Wytyczne, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju, według nas, Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej, są niezbędnym minimum, które możemy wszyscy wspólnie zrobić, żeby wesela były bezpieczne. Po pierwsze, te wszystkie zalecenia dotyczą rzeczy, do których już praktycznie przywykliśmy, czyli taka podstawowa dezynfekcja rąk, wyposażenie obsługi w maseczki lub przyłbice lub rękawiczki. Część tych wytycznych podzielona jest na etap przygotowań, część na etap samych imprez. Na etapie przygotowań jest to, do czego już przywykliśmy, czyli minimalizowanie liczby kontaktów, minimalizowanie liczby spotkań, spotykanie się w gronie małym, jeśli chodzi o takie narady ślubno-weselne. Na etapie samych imprez menadżer obiektu ma dużo większe prawa czy możliwości niż to, co zostało tak naprawdę w tych wytycznych zapisane. Po pierwsze, może, jeśli ma takie życzenie, zaproponować gościom poprzez parę młodą, na przykład mierzenie temperatury. Wytyczne tego nie obejmują, ale jeżeli mówimy o bezpiecznych weselach, można wyjść krok dalej. Po drugie, właściciel obiektu, menadżer obiektu łącznie z parą młodą ma obowiązek, to jest zalecenie przechowania, stworzenia i przechowania listy gości na wypadek okazania odpowiednim organom, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek zachorowania, zakażenia. Zdarzają się pytania, które do nas płyną, ale jak to teraz wszyscy goście muszą zdradzać personalia osób towarzyszących, podawać telefony, a jak to jest z zasadami RODO? No są rzeczy nadrzędne. Nikt tych danych nie będzie wykorzystywał w niesłusznej sprawie i też nikt ich nie potrzebuje wcześniej, niż to będzie konieczne. Para młoda zawsze taką listę osobową posiada, no bo usadza chociażby gości przy stołach i wie, kogo zaprasza. Jeśli dojdzie do zachorowania, myślę, że nie jest żaden problem, żeby zadzwonić do gościa, którego się zaprasza i zapytać, kim była jego osoba towarzysząca i poprosić o numer kontaktowy. Druga prośba to jest oczywiście dostosowanie się do liczby, do możliwej liczby osób, które aktualnie mogą się na tych imprezach bawić. To jest w tym momencie 150 osób. To jest liczba osób niepowiązana z metrażem sali. To jest 150 osób po prostu, bez względu na metry kwadratowe, które w tej branży gastronomicznej jeszcze jakiś czas temu funkcjonowały. Trzecia prośba do pary młodej i właściciela obiektu jest taka, żeby tak wymyślać usadzenie gości przy stołach, żeby przy tych stołach raczej siedzieli osoby, które są z tego samego gospodarstwa domowego, z tej samej rodziny. I też tak naprawdę to jest wytyczna, którą spokojnie branża jest w stanie udźwignąć, bo takie rzeczy się dzieją i tak to zazwyczaj wygląda. Inne zalecenie dla pary młodej polega na tym, żeby być może, tego nie ma wytycznych, ale my możemy jako branża zrobić krok dalej, czyli jeżeli są wśród nas, w naszej grupie gości, seniorzy, możemy stworzyć inny model tej uroczystości, możemy zaprosić seniorów po ślubie, ugościć ich na obiedzie, a dopiero całą młodą część gości doprosić 2-3-4 godziny później. Sprawdź wytyczne dla branż na gov.pl/rozwój.